Działania starostów nie zapewniły prawidłowego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a ich nadzór nad prowadzonymi postępowaniami był niewystarczający. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła istotne nieprawidłowości większości skontrolowanych starost. Dotyczyły one 73% objętych badaniem postępowań o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prawo geodezyjne i kartograficzne wymaga pilnych zmian. 14 z 16 objętych kontrolą powiata klasyfikacja gruntów odbywała się faktycznie na zlecenie właścicieli gruntów, a przeprowadzali ją opłacani przez nich gleboznawcy. Prowadziło to do konfliktu interesów, który uważany jest za jeden z mechanizmów korupcjogennych. Ustawodawca nie uregulował wymagań kwalifikacyjnych dla gleboznawców. Oznacza to, że klasyfikatorem może być dowolna osoba upoważniona przez starostę, co stwarza wysokie ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania procesu klasyfikacji gruntów.